Dzisiaj odbywają się drzwi otwarte w Technikum Ekonomicznym nr 6. Zobaczmy, co mają nam do zaoferowania. Cześć, jestem Magda, jestem uczennicą klasy 3 C i oprowadzę Cię po naszej szkole po ekonomiku. Jedną z sal jest sala rachunkowości i mamy przyjemność spotykać absolwentów na drzwiach otwartych, także zapraszamy. Hej, jestem Julia, jestem absolwentką zespołu szkół ekonomiczno-administracyjnych w Bydgoszczy. Szkołę kończyłam 3 lata temu. Pracuję obecnie jako księgowa w 2 biurach rachunkowych. Szkoła generalnie dała mi bardzo dużo wiedzy. Kadra nauczycieli jest bardzo dobrze zorganizowana, mają bardzo dobrą wiedzę, którą chętnie przekazują uczniom, więc serdecznie polecam i zapraszam. Kolejną salą będzie sala historyczna, więc zapraszam. Jedną z nauczycielek jest pani Magdalena Morpaterek i poprosilibyśmy parę słów na temat kółka debat. Dzień dobry, nazywam się Magdalena Morpaterek i jestem opiekunem klubu debat. Jeżeli chcielibyście nabyć takie umiejętności jak swobodne mówienie, wypowiadanie się, przekonywanie do swoich racji, to serdecznie zapraszamy. Ja myślę, że bardziej i ciekawiej wypowiedzą się właśnie uczestnicy klubu debat. Jako klub debat braliśmy udział przykładowo w tym roku w Kujawsko-Pomorskiej Lidze Debat i w paru innych projektach, które bardzo pomagają nam się personalnie rozwijać. Rozwijamy w ten sposób naszą zdolność perswazji, zdolność udowodnienia swojej racji, czy nawet przekonywania osoby, która potocznie możemy powiedzieć myśli, że ma rację, ale my udowadniamy jej w ten sposób, że to my mamy rację. I tutaj co do zawodów może więcej odpowie mój kolega Janek. Tak, no jako klub debat organizujemy i bierzemy udział w zawodach różnego rodzaju, jak tutaj już kolega wspomniał, w Kujawsko-Pomorskiej Lidze Debat, a także w debatach międzyszkolnych, różnych projektach edukacyjnych, czy to miejskich, czy także krajowych. Dzięki udziałowi w tych debatach możemy nabywać właśnie umiejętności interpersonalne, dzięki którym chociażby możemy mieć lepszą pozycję na rynku pracy, przez co będziemy zyskiwali w oczach wśród wszystkich pracodawców, gdyż człowiek, który potrafi dogadać się z każdym, każdemu wyłoży swoje racje i każdego przekona do siebie. Dzięki temu człowiek jest skazany na sukces. Dziękuję. Dziękujemy. Widziałam u Was na TikToku, że są u Was organizowane różne dni w szkole, na przykład Dzień bez plecaka. Opowiesz mi coś o nich? Jasne, są organizowane u nas takiego typu dni, na przykład Dzień bez plecaka, ostatnio był Dzień piżamy czy lat 90. Szkoła strasznie integruje się w takie rzeczy i są to naprawdę fajne dni. Na przykład mamy też organizowane fotobudki z takimi różnymi rzeczami, na których możemy zrobić sobie zdjęcia. W naszej szkole obowiązują również identyfikatory, które każdy uczeń wykupuje na przyjściu tak naprawdę do szkoły i przykłada się je do drzwi, jeżeli chce się z nich ze szkoły wyjść albo do niej wejść. Identyfikatory są również potrzebne w bibliotece na wypożyczenie książek. Biblioteka szkolna z przytulną czytelnią i dużym księgozbiorem, nie tylko lekturowym i zawodowym, ale również nowościami z literatury pięknej, zachęca uczniów do korzystania z jej zasobów. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. To nie magazyn zakurzonych staroci, ale miejsce nowoczesne, pełne życia i niepowtarzalnej atmosfery. Nasza szkoła organizuje Erasmusa, czyli wyjazd na praktyki za granicę. I teraz nasze panie, które to organizują, powiedzą kilka słów na ten temat, także zapraszamy. Czy mogłyby powiedzieć Pani kilka słów na temat Erasmusa? Tak, Erasmus w naszej szkole to już jest dość duża historia, to długa historia. W 2018 roku rozpoczęliśmy pracę nad Erasmusem. Wyjeżdżamy do Hiszpanii, wyjeżdżamy do Portugalii. To są dwutygodniowe, no albo trzytygodniowe praktyki zawodowe. W ogóle w naszej szkole praktyki zawodowe są czterotygodniowe, tak? No i to jest kwestia tego, że dwa tygodnie jest za granicą, dwa tygodnie w Polsce. Albo trzy tygodnie albo, i tydzień. Właśnie, tak. Bo to jeszcze sprawa przyszłościowa, bo obecni absolwenci wyjeżdżali na trzy tygodnie. Praktyki generalnie są moim zdaniem doświadczeniem fantastycznym, które daje dokumenty dokumenty Europass, które kwalifikują nas do pracy za granicą. Dają nam certyfikat ukończenia takich praktyk za granicą, dają dodatkowo na świadectwie informacje w osiągnięciach szczególnych praktyki zagraniczne. To już jest takim dodatkowym rodzynkiem, gdzie mamy coś dodatkowego wpisanego na świadectwie. Oczywiście są certyfikaty ukończenia praktyk, kursu językowego,
Mamy niezapomniane wrażenia z samego wyjazdu związane z wycieczek, z spotkania z pracodawcami, kontakty na całe życie i doświadczenie życia. Tak, to jest przygoda życia, zapraszamy. Obecnie byliśmy w Hiszpanii, w Portugalii, gdzie dalej, zobaczymy. Dziękuję bardzo. Dlaczego warto wziąć udział w programie Erasmus+? Jest to duża szansa, aby rozwinąć się zawodowo, jak i językowo. Poznajemy tam przedsiębiorców i różne znajomości, którzy pomagają nam zdobyć doświadczenie zawodowe, jak i rozwijamy swój obecnie już poznany nam w szkole język angielski i zdobywamy wiedzę na temat nowego języka hiszpańskiego. Całość jest finansowana ze środków unijnych, co daje nam komfort finansowy, jak i po zakończeniu całych 3-tygodniowych praktyk zdobywamy certyfikat, który może nam pomóc w przyszłej rekrutacji do pracy. Według mnie naprawdę warto. Dziękuję bardzo. Dlaczego warto wziąć udział w programie Erasmus+? Przede wszystkim dlatego, że ma się możliwość poznania życia w Hiszpanii. To nie są po prostu wakacje, tylko rzeczywiście to codzienne życie. Jeżdżenie autobusem, poznawanie tych ludzi i obcowanie z ich kulturą naprawdę daje wiele wspaniałych możliwości. A jakie korzyści dał Ci udział w programie? Przede wszystkim poznałam tak naprawdę swoją wartość języka angielskiego i dowiedziałam się, że jakby nie muszę mówić perfekcyjnie, płynnie, żeby jednak się dogadać z ludźmi. W naszej szkole mamy również telewizję szkolną, która nagrywa każdą możliwą imprezę u nas. Tak naprawdę, gdzie coś się dzieje, tam jesteśmy też my. Działamy prężnie pod każdym możliwym względem. Nagrywamy, montujemy, przeprowadzamy wywiady, także jak najbardziej zachęcam do dołączenia do nas. No i mam nadzieję, że do zobaczenia. W naszej szkole prężnie działa samorząd uczniowski. Odpowiadają za organizację imprez, za kontakty z społecznością uczniowską, ale również dogadywają się z innymi instytucjami szkolnymi. My jesteśmy, między innymi zorganizowaliśmy Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Dzień Dziecka, ale również poboczne inicjatywy takie jak właśnie Dzień Piżamy, Dzień lat 80. 90., gdzie wielu uczniów na pewno miało dużo frajdy, ale również ustawiamy imprezy oficjalne. Dzisiaj jesteśmy na drzwiach otwartych i serdecznie zapraszamy. Przedstawię Ci teraz kilka nauczycieli z WF-u, którzy opowiedzą Ci o naszych sukcesach w sporcie. Także zapraszam. Dzień dobry. Czy mogłaby powiedzieć Pani kilka słów na temat sportów w naszej szkole? Na temat sportu w naszej szkole. No, u nas w szkole bardzo bogata oferta, jeśli chodzi o zajęcia sportowe dla uczniów. Prowadzimy SKS-y. Są to zajęcia pozalekcyjne, popołudniami. Są to SKS-y z piłki siatkowej, dziewczyny grają. Piłkę siatkowej chłopców. Koszykówka dziewcząt. Koszykówka chłopców. Odbywają się również zajęcia z lekkoatletyki, z piłki nożnej chłopców. No i jeśli się grupa dziewcząt znajdzie, to również dziewczyny. No i również prowadzona jest joga, różne zajęcia taneczne, także myślę, że dla każdego, jeśli ktoś będzie chciał uczestniczyć w zajęciach sportowych, znajdzie się miejsce, znajdzie się oferta i będzie można miło spędzać czas. Dziękujemy bardzo. Słyszałam, że od tego roku będzie u Was profil informatyczny. Tak, jest to nasza nowa klasa i pan Daniel Heba, nasz informatyk, opowie nam o tym więcej, więc zapraszam. Tutaj mamy pana Daniela Hebę i czy mogłabym prosić o kilka słów na temat nowej klasy? Dzień dobry, witam w klasie w sali numer 1. Sala numer 1 jest jedną z wielu naszych pracowni informatycznych. Fajnie, że przyszliście, bo akurat trafiliście dzisiaj na nasze zajęcia pokazowe. Dzisiaj ekonomia to nie liczydło i nie kalkulator, tylko komputer i dlatego komputerów w ekonomiku mamy dużo. No i dużo czasu przed tymi komputerami też spędzamy. Oprócz tego, że mamy pracownię, że mamy informatykę, że mamy zajęcia programistyczne, inne informatyczne i mamy jeszcze zajęcia praktyczne, jeśli chodzi o kształcenie zawodowe, no to krótko mówiąc staramy się też, żeby komputer był wykorzystywany na takich zajęciach jak prawo, prawda? Chociażby tutaj z panią Anią czy z panią Mariolą. Wujek Google to nasz najlepszy wujek, który, jak wiecie, zna odpowiedzi na wszystkie pytania i jeśli mamy pytania z prawa, czy z geografii, czy z innych przedmiotów, no to też komputer jest nam bardzo w
tej szkole przydatny. Dlatego cieszę się, że przyszliście do mnie. Było mi bardzo miło przedstawić Wam jedynkę, moją salę komputerową. Jedną, tak jak powiedziałem, z wielu. I mam nadzieję, że zobaczymy się na lekcjach w przyszłym roku. Do zobaczenia.